Będę teraz kontynuował problematykę związaną z barokiem i z architekturą rezydencji na naszym terenie, prawda? Bo mówiliśmy o baroku w ogóle na naszych ziemiach, na przykładzie wybranych obiektów, architektury, rzeźby i tak dalej. I dzisiaj chciałbym może powiedzieć kilka refleksji o najważniejszych rezydencjach, które zachowały się na naszych ziemiach. Ja już Państwu mówiłem o najbardziej znanej i znaczącej rezydencji, jaką był Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach. Natomiast teraz byśmy się przyjrzeli może innym jeszcze przykładom. Ale chciałbym zacząć od przypomnienia pewnego problemu. Mianowicie, żeby tak dobrze przyjrzeć się w ogóle koncepcjom rezydencji czasów baroku, to powinniśmy sięgnąć do Wersalu. Wiadomo, Wersal, prawda? Pewnie może część z Państwa była w Paryżu i miała okazję zwiedzać Wersal. Ale Wersal, bo dlaczego, proszę Państwa, od tego zaczynamy? Otóż trzeba sobie uświadomić, że właśnie w czasach baroku we Francji, w czasach panowania Ludwików XIII i XIV doszło do rozbudowy właśnie tej początkowo niewielkiej myśliwskiej rezydencji pod Paryżem, jaką był Wersal. No, dwór w Luwrze był po prostu w czasach Ludwika XIII za ciasny. No i była potrzeba takiego właśnie rozmachu i przeniesienia dworu w bardziej dogodniejsze miejsce właśnie do Wersalu. I ta przebudowa Wersalu jest bardzo ważnym takim czynnikiem, jeśli chodzi o w ogóle architekturę rezydencjonalną, bo zmienia się koncepcja rezydencji, prawda? O co tutaj chodzi? Bo trzeba wtedy znowu zastanowić się, jak to było wcześniej, jak wyglądała rezydencja w czasach renesansu, prawda? I ja tu Państwu już chyba o tym mówiłem, że w czasach renesansu, wiadomo, czasy odrodzenia, typ rezydencji, jak wygląda taka typowa renesansowa rezydencja? No to jak spojrzymy na Wawel, jak spojrzymy na Baranów Sandomierski, na Niepołomice, to widzimy, że to jest czworobok albo wielobok z wewnętrznym dziedzińcem, prawda? Renesansowa rezydencja. No to wiadomo, pochodzi jeszcze z tej tradycji antycznej, bo wiadomo, że renesans to przecież jest odrodzenie tej kultury antycznej i ta forma czworoboku najczęściej, zobaczcie Państwo, regularna forma czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, no to jest nawiązanie do domu rzymskiego, antycznego domu rzymskiego, który miał formę właśnie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Także to tyle przypomnienia. A właśnie przebudowa Wersalu, bo kiedyś to był ten niewielki taki w tym mniej więcej miejscu dworek myśliwski w czasach jeszcze Ludwika XIII, a potem tenże król Ludwik XIII i jego następca Ludwik XIV no doprowadzili do tego, że powstał ogromny zespół pałacowo-ogrodowy. Prawda? Sam korpus tego pałacu wersalskiego ma prawie pół kilometra długości. Ale właśnie wracając do koncepcji, do tej przemiany, co się stało? Otóż pamiętajmy, że w baroku będziemy mówić wtedy o nowej koncepcji rezydencji, która polega na tym, że powstaje ta rezydencja, ten pałac w koncepcji między dziedzińcem a ogrodem. Prawda? Między dziedzińcem a ogrodem. A więc już nie jest to forma zamknięta z wewnętrznym dziedzińcem, tylko następuje no bardzo takie wyraźne, znaczące przekształcenie koncepcji, prawda? Koncepcji no właśnie na tę taką otwartość, przestrzeń, prawda? A więc od czasów baroku, proszę Państwa, jak mówimy o rezydencji, to pierwsze jakby takie oceny, pierwszy opis, to od razu widać. Dziedziniec, pałac, ogród, prawda? Pałac między dziedzińcem a ogrodem i tę koncepcję
warto, żebyśmy zapamiętali, bo zawsze w tym bezpośrednim jakimś kontakcie z obiektem od razu możemy dokonać oceny, prawda? Rezydencja barokowa, prawda? Dziedziniec, pałac, ogród. No jak jesteśmy w Kielcach, to tego doświadczamy na Wzgórzu Zamkowym przed Pałacem Biskupim, czy jak jesteśmy gdzieś w Łańcucie, w Wilanowie, w Baranowie Sandomierskim, może nie Baranowie, ale gdzie jeszcze, na przykład w Nieborowie. O, to mi tak przychodzą do głowy te najbardziej znaczące. Także tutaj jest to no, monumentalna, prawda, koncepcja, bo jak ktoś z Państwa był w Wersalu, to wie, jaki to jest ogromny przestrzenny zespół, prawda, architektoniczno-ogrodowy, bo sam ogród ma tam 10-11 kilometrów mniej więcej, prawda? Ogród w Wersalu. Ale tu jest właśnie dziedziniec, pałac i tu się zaczyna zespół ogrodowy. Także to są, to tak gwoli przypomnienia odnośnie koncepcji. Teraz byśmy może przeszli do takich wybranych przykładów rezydencji w naszym regionie. Takie oczywiście chciałbym Państwu pokazać te najbardziej znaczące. Może Państwo je oglądaliście, ale zaczniemy od Baranowa Sandomierskiego. Dlatego, proszę Państwa, że generalnie koncepcja Baranowa Sandomierskiego jest koncepcją późnorenesansową, bo tam jest wewnętrzny dziedziniec i regularny czworobok, ale jedno skrzydło jest dziełem architekta holenderskiego Tillmana z Gamerem, prawda? I to jest, proszę Państwa, przykład z kolei takiego rozwiązania barokowego o cechach francuskich. A cechy francuskie polegają na tym, że to jest tak zwany barok klasycyzujący, prawda? I po prostu to jedno skrzydło, tak zwane skrzydło tylmanowskie, zobaczcie Państwo, ma ten porządek arkadowy, prawda? Bardzo taki powściągliwy charakter z regularnymi podziałami, także ten jeden taki szczegół tutaj może warto przypomnieć, bo Tillman z Gameren to jest bardzo też ważna postać i to był architekt, który pracował głównie dla rodzin magnackich, Pałac Krasińskich na przykład w Warszawie, tam gdzie jest siedziba Biblioteki Narodowej przy Placu Krasińskich, to jest dzieło Tillmana z Gameren, albo niektóre warszawskie kościoły, Kościół Bernardynek na Czerniakowie na przykład, to jest taki właśnie plan krzyża greckiego z kopułą, a więc klasycyzujące formy, takie bardzo pragmatyczne, tylmanowskie typu właśnie krzyż grecki, typu kopuła, prawda, linia prosta, kąt prosty, oto są cechy, które jego architekturę charakteryzują. I część Baranowa Sandomierskiego jest jego dziełem, to jedno skrzydło, które tutaj Państwo widzicie. Bo ja przy okazji renesansu pokazywałem właśnie cały pałac baranowski jako przykład późnego renesansu, jako odwoływanie się do koncepcji rezydencji renesansowej, często zwany Małym Wawelem. I jeśli chodzi o jeszcze inne przykłady, mniej więcej, no troszeczkę już wchodzimy w XVIII wiek, to bym chciał zwrócić Państwu uwagę na niewielką miejscowość tam w okolicy Małogoszcza, miejscowość Grabki Duże. I tu będziemy mieli dosyć dobrze zachowaną właśnie taką rezydencję, która jest, można by powiedzieć, taką mieszanką stylistyczną, takim skromnym pałacem, nazwijmy to. Ale jak Państwo widzicie, od razu tutaj widać, na przykład w porównaniu z koncepcjami tylmanowskimi, no, płynną linię. Prawda? Więc jak są te wklęsłości, wypukłości, no to tutaj od razu czuje się tą włoską proweniencję. Zresztą nic dziwnego, jak widzimy architekta
o włoskich korzeniach Franciszka Placidiego, wiele realizacji tutaj na naszych ziemiach wykonał, no to, to właśnie ta charakterystyczna falująca linia, która była typowa właśnie dla baroku włoskiego, wczesnego baroku, jeszcze z rzymskich kościołów znana jest. Także grabki duże, no tam różne legendy o tym pałacu chodzą. Natomiast szczekociny, zobaczcie Państwo, że szczekociny to jest też przykład właśnie takiego barokowego założenia, w którym mamy tę przestrzeń charakterystyczną, prawda? Najpierw mamy dziedziniec, pałac i za pałacem ogród. Właśnie ta część frontowa w rezydencjach barokowych, ona tworzy taką literę U. I zobaczcie Państwo, te boczne skrzydła, niekiedy później dobudowane, one też nadają takiego charakteru, można by powiedzieć, uroczystego, reprezentacyjnego, takie wprowadzenie do rezydencji. Zobaczcie Państwo, że Pałac Kielecki biskupów krakowskich, te boczne skrzydła, wprawdzie późniejsze, ale one właśnie też nadają takiej monumentalizacji, takiej otwartości. Tu mamy takie charakterystyczne rozwiązania architektoniczne, bo proszę zwrócić uwagę, że w części centralnej w pałacach występuje tak zwany ryzalit. Ryzalit to jest forma wysunięta przed lico pałacu. I tu są najczęściej reprezentacyjne pomieszczenia właśnie na pierwszym piętrze. No, ryzalit daje też tutaj tę formę takiej otwartej jakby lodzi, prawda, że tu może powóz wjechać, tu można pod jakby zadaszeniem już przywitać gości i tak dalej. Ponadto bardzo charakterystyczne jeszcze właśnie takie echa francuskich rozwiązań, to proszę zwrócić uwagę na kształt dachu. Ten kształt dachu pochodzi też od architekta francuskiego Mansarta, który zresztą współpracował przy przebudowie Wersalu. I takie pojęcie pewnie Państwo słyszeliście, bo to obiegowe pojęcie, dach mansardowy, prawda? Dach mansardowy to jest nic innego jak tak zwany łamaniec. W Polsce się przyjął bardzo dobrze, bo właśnie w naszym klimacie to te dachy mansardowe są no bardzo przydatne. I stąd pamiętajmy ten tak zwany łamaniec, prawda? A to jest od nazwiska Jacques Idon Mansarta, który był jednym z architektów Wersalu. Także to jest pewna też taka koncepcja rezydencji, bo pałac w Szczekocinach, ten pałac dębiński, on będzie miał taką, można powiedzieć, kanoniczną formę. Będzie często powtarzana właśnie ta bryła z tym charakterystycznym ryzalitem, no i zwieńczeniem dachu mansardowego. No tam dochodzą do tego jeszcze barokowe obramienia okien, drzwi i tak dalej. No ale ta koncepcja, prawda, dziedziniec, pałac i ogród, i Ferdynand Knax, który będzie powtarzał właśnie to, co widzimy w Szczekocinach, bo proszę zwrócić uwagę na przykład na Śladków, prawda? Jak jedziemy do Buzka, to zachęcam Państwa, żeby tam skręcić i obejrzeć ten pałac. No piękny był kiedyś, też ten sam architekt Ferdynand Knax, tam się to zmieniało, ci właściciele. Jeszcze jak pracowałem u konserwatora zabytków w latach 80. to on był na liście do kupienia, prawda? Tylko był jeden warunek, że trzeba kupić wszystko. A tam były ogromne jeszcze tereny ze stawami rybnymi, nie mówiąc już o ogrodzie, sadzie i jakichś tam jeszcze dobrach. Także to była ogromna przestrzeń. No i to jest taki niezbyt chyba dobry stan. Ale jak Państwo widzicie, w porównaniu z Seceminem, prawda, to jest trochę mniejsze, ale koncepcyjnie, prawda? Koncepcyjnie to jest powtórzenie, prawda? Bo bryła,
później ten tak zwany ryzalit, dach łamany, a więc pewne cechy bardzo charakterystyczne dla Ferdynanda Naxa. No i zupełnie odmienna bryła, odmienna koncepcja z wieloma nawarstwieniami. No tak to jest, jak Państwo widzicie, pierwotnie był jeszcze średniowieczny tam niewielki zameczek i potem te liczne nawarstwienia miały miejsce. W końcu powstaje tutaj taka fasada, która już, jak tu Państwo widzicie, no to jest późny Nax, także to jest taka klasycystyczna forma regularnych podziałów, już bez ryzalitu. Generalnie linia prosta, nie ma tych wypukłości, a z lotu ptaka te nawarstwienia są widoczne, bo tutaj ta część dolna, no to są te echa jeszcze średniowiecznych murów, natomiast tak to jest z nawarstwieniami historycznymi i stylistycznymi. No, przykładów tu można by przytoczyć wiele, choćby Katedra Wawelska ma w sobie właściwie wszystkie cechy stylistyczne, jeśli jeszcze się przyjrzymy detalom wnętrza, począwszy od stylu romańskiego, aż po XIX-wieczne rozwiązania. No i z takich skromniejszych to widzicie Państwo, że generalnie bryła takich rezydencji na prowincji, no to trzyma pewien standard, prawda, i tu nie musimy jakichś takich doszukiwać się tendencji. No to też zależało od oczywiście stanu kieszeni fundatora, ale jeśli chodzi na przykład o ten Bałtów, to tu nic nie wiemy o architekcie, prawda, bo to czasami był to jakiś taki budowniczy, który naśladował to, co było w regionie, a to już jest późna sprawa, koniec XIX, początki XX wieku. Natomiast jak już jesteśmy przy Kurozwękach, wspomniałem o Kurozwękach, to warto, żebyśmy może przy tej okazji jeszcze tak nawiązali do portretu sarmackiego, prawda? Bo to też warto przypomnieć i ten związek z Kurozwękami tutaj jakby rozwinąć. Bo ta kolekcja, proszę Państwa, portretów sarmackich, która jest w naszym muzeum, ona jest w skrzydle bocznym, jak stoimy twarzą, to po prawej stronie na parterze. Wejście jest tam ze skrzydła w narożniku i na parterze w pierwszej sali jest kolekcja portretów sarmackich. I ponieważ jest to rodzina z Kurozwęk, prawda, to ta sołtykowie z Kurozwęk, no to na jednej ścianie tutaj tych właśnie sołtyków możemy pooglądać. I warto też no, przypomnieć o tych cechach, bo jak przy rezydencjach, to wiadomo, że w tych rezydencjach były zamawiane portrety właścicieli. Także jakie są cechy, bo to przy okazji to są typowe przykłady portretu sarmackiego, prawda? A więc pamiętajmy, że taki typowy portret sarmacki to jest portret typu en-pied, czyli w całości. Postać musi być w całości. No oczywiście w staropolskim stroju i to, no, szlachcice wiadomo zawsze występowali z bronią, natomiast tutaj ta dama, no to ona z kwiatkiem, prawda, poprawia tam coś, ustawia doniczkę. Nie da się ukryć, proszę Państwa, bo ja to też te portrety zadawałem studentom do analizy i przyglądaliśmy się walorom malarskim, prawda, i żeby te wartości takie artystyczne jakby wyciągnąć, no. I właściwie wszyscy, mimo że studenci to praktykują, ćwiczą dopiero, to dostrzegano, że najsłabszym tutaj portretem jest ten portret tej kobiety. Ona jest najsłabiej namalowana, prawda? I to też dawało nam do myślenia, że no przecież to jest ta rodzina arystokratyczna i tak dalej.
No a takie kwestie jak rysunek twarzy, anatomia dłoni, prawda? No to wymaga warsztatu. Jak się porówna na przykład dłonie tej sołtykównej i dłonie tego jegomościa, czy tego, czy twarze, prawda? No to malarsko to jest, można by powiedzieć, przepaść. Tak, prawda? Natomiast precyzja stroju, biżuterii jest znakomita. Prawda? I to też tak zastanawia. No, może to uczniowie robili, no, ale to daje tak do myślenia, czy to może tą damę tak potraktowano no, nieparytetowo, jak to się dzisiaj mówi. Ale warto zapamiętać, że to jest portret typu en pied, w całości, prawda? W całości portret sarmacki. No, korzenie oczywiście tego portretu sięgają reprezentacyjnych portretów monarchów barokowych, począwszy od portretu króla Ludwika XIV. I może taki krótki przegląd najważniejszych przykładów architektury drewnianej. To na zasadzie, proszę Państwa, może takiego geograficznego, trochę jakby krajoznawczego przeglądu, bo jeśli chodzi o architekturę drewnianą, zobaczcie Państwo, na przestrzeni wieku XVI i XIX my nie będziemy mieli do czynienia z jakimiś przemianami stylistycznymi, prawda? Bo tutaj w tej drewnianej architekturze nie było wyrazistych takich przemian, jak mieliśmy w architekturze kościołów kolegiackich, katedralnych, prawda, czy rezydencji barokowej. Tam dostrzegaliśmy wyraziste cechy stylistyczne, natomiast tutaj tego nie będzie, prawda? A więc bryła kościoła z XVI wieku właściwie niewiele się będzie różnić od bryły kościoła z XIX wieku, prawda? Natomiast w architekturze kościołów murowanych no, będziemy tych przemian sporo dostrzegać. No owszem, tu będziemy mieli do czynienia z wnętrzami tylko i tam wewnątrz będą te cechy stylistyczne widoczne. Ale chciałbym tylko Państwu zwrócić uwagę na bryłę i te takie najbardziej godne odnotowania, może odwiedzenia. Miejscowość Hotelek. To jest tam w okolicach Wiślicy mniej więcej taka bardzo malowniczo położony ten drewniany kościółek kanonika Słupskiego. Jednonawowy z sygnaturką, tą właśnie wieżyczką i właśnie taką kruchtą. Także tutaj o jakichś takich bryłach to trudno, powiedzmy, rozważać, bo to się będzie powtarzać. No, było sporo tych tak zwanych translokacji, gdzie miejscowość czy parafia miała pieniądze, miała środki na zbudowanie nowego kościoła, ale coś trzeba było zrobić ze starym drewnianym, który miał cechy zabytkowe i właśnie były przeniesienia na przykład z Miedzieży. To jest Miedzieża, to jest jak jedziemy do Łodzi, do Piotrkowa, to po prawej stronie tam jest taki neoromański kościół. No i w związku z jego budową ten kościół z Miedzieży przeniesiono z kolei do Radkowic, prawda? Także tutaj też jest kwestia no, rozbudowy tych form krucht i tak dalej. Także Radkowice. No, ten jest dosyć dobrze, że tak powiem, dostępny w Busku Zdroju. Nie wiem, czy ktoś z Państwa tam oglądał ten kościółek świętego Leonarda. To warto tu zwrócić uwagę, bo tam wewnątrz zachowała się właśnie belka tęczowa i ta data 1699. No, i taki napis udało się tutaj odczytać i tyle, prawda?
Niewiele wiadomo o tych kościołach drewnianych. Ja też kiedyś jeszcze jak pracowałem nad doktoratem, jak studiowałem akta konsystorskie w archiwach diecezjalnych różnych i też w archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, to informacje o drewnianych kościółkach kończyły się po prostu na stwierdzeniu i na jednym zdaniu, że jest kościół drewniany pod wezwaniem takim i takim, prawda? Zamknięty na kłódkę najczęściej, prawda? I tak dalej. Także niewiele o tym wiedzieliśmy i te źródła były takie dosyć powściągliwe, jeśli chodzi o architekturę drewnianą. Ale jedno jest takie wspólne dla nich wszystkich, mianowicie one są świetnie osadzone w krajobrazie, prawda? I to też jest taką cechą dzisiaj znaczącą, kulturową, prawda? Także tutaj widzicie Państwo, że to są te powtarzające się kwestie związane z kształtem dachu, z kształtem gontów, prawda, które no, muszą być wymieniane i muszą być wymieniane zgodnie właśnie z kształtem tych elementów wtórnie stosowanych, ale według starych wymiarów kanonów i tak dalej. No tu można na przykład w Cudzynowicach mówić o zespole architektonicznym, bo tu wprawdzie to jest zmienione, ale kiedyś do zespołu należało też ogrodzenie, prawda? I tych ogrodzeń właściwie już nie ma, jeśli chodzi o kościoły drewniane. To jeszcze na Podhalu, jak ktoś z Państwa może zna Grywałt albo Dębno, to tam jeszcze zadbano o to, żeby otoczenie było, prawda? Żeby ten zespół cały funkcjonował. Kościół, dzwonnica i ogrodzenie z bramą, prawda? I to wtedy jest to bardzo, bardzo spójne. Jak na przykład niektóre cerkwie jeszcze zachowane w Przemyskim, drewniane, to one też mają zachowane drewniano murowane ogrodzenia, prawda? Jest taka słynna cerkiew drewniana w Radrużu, w Przemyskim. No to jest, można mówić o zespole, bo tam jest wszystko dokładnie zachowane. No ale to jest może dzięki temu, że tam są wokół stare drzewa. I tam jest ten taki jakiś mikroklimat, który chyba sprzyja też temu materiałowi, który tam przetrwał od XVII wieku. Także jak mówimy, że jest kościół, dzwonnica, ogrodzenie, to wtedy można mówić o zespole, bo drewniane plebanie to już jest niekoniecznie zachowane. Bardzo też polecałbym Państwu mnichów. To jest, wiadomo, przy trasie do Krakowa, przed Jędrzejowem, po lewej stronie ten kościół jest. Po niemiecku mnichów to jest Monachium, prawda? Bo Monachium to jest Mnichowo z kolei po polsku, jakbyśmy tak chcieli przetłumaczyć. To była parafia i ona była o tyle ważna, jak ten kościół powstawał, że on znalazł się jakby pod kuratelą klasztoru cysterskiego w Jędrzejowie, prawda? Także obsługiwali go w cystersi początkowo z Jędrzejowa, jak on powstał. I tam znalazłem taki tekst odnośnie Mnichowa w tym inwentarzu, że dekoracja wewnątrz, dekoracja ołtarzowa, ambona, prospekt organowy, wykonana w stylu czeskim. To było zastanawiające, w stylu czeskim. Prawda? I to daje do myślenia, proszę Państwa, bo jak się śledzi na przykład dekoracje kościołów cysterskich, tu nawet z naszego terenu, ale szczególnie Jędrzejów, bo jest świetnie zachowany w środku, to tam jest sporo takiej sztuki, która wskazuje na związki właśnie ze Śląskiem, z Czechami. I niewykluczone, że cystersi, no wiadomo, że cystersi mieli swoich artystów, prawda? Mieli, słynęli z tego, że oni mieli swoich wybitnych fachowców do budowy organów, prawda? Także to też bardzo o to dbali. No i niewykluczone, że właśnie, że w tym Mnichowie działał jakiś mistrz, który mógł pochodzić z Czech, bo
Bardzo właśnie Państwu polecam wnętrze tego kościoła, bo te bryły, któreśmy oglądali, no to tam wewnątrz niekoniecznie, ale wewnątrz kościoła w Mnichowie jest snycerka, bo tu może to nie dotyczy ołtarza głównego, ale ta pozostała snycerka, to proszę Państwa, to są świetne rzeźby rokokowe z surowego drewna. One nie są malowane, prawda? I to drewno dosyć dobrze jest zachowane i te piękne ornamenty właśnie takie rokoko trochę nie mające tutaj jakichś takich wspólnych elementów, które można by powiązać z jakimś kościołem gdzieś na naszym terenie. Także jest to bardzo indywidualny wystrój, szczęśliwie zachowany. Tam na szczęście nic się nie paliło, nic nikt nie pomalował, bo czasami proboszczowie mają różne pomysły, żeby tam pomalować rzeźby. Ile widziałem pomalowanych renesansowych nagrobków, prawda? Gdzie marmur, piękny marmur, taki chęciński, no, odmalowany, bo proszę mówić, że trzeba, żeby pięknie wyglądał nagrobek, to trzeba go pomalować. To jest koszmarne przecież. Później konserwator to bierze i musi doprowadzić to do kamienia, prawda? Także mnóstwo tego było. Tu na szczęście nikt nie wpadł na to, żeby te rzeźby pomalować. I one są piękne właśnie w tym surowym drewnie. Także Mnichów, proszę Państwa, to warto tam po drodze zajrzeć. Teraz wiem, że jak jest ta nowa droga budowana, to ona będzie szła obok. Prawda? Także w tym Mnichowie będzie już tak cicho i spokojnie. No i będzie trudniej dojechać, ale póki co jest łatwiej. No i jeszcze tak, dla porządku te niektóre wybrane, zwróćcie Państwo uwagę, że najczęściej to są skromne, parafialne kościółki jednonawowe, prawda, gdzie jest takie, no jakieś niewielkie prezbiterium, no i tu od razu widać to poszerzenie nawy, jednej nawy głównej, także bryły. No tutaj ten bliżyn też jest właśnie taki ciekawy, bo on ma takie jakby rozwinięcie w stronę planu centralnego, jakby tą częścią centralną była forma okręgu tutaj, prawda, po środku. Także to też jest bardzo ciekawe. No i rzadkie wezwanie świętej Zofii. Tak jak rzadkie wezwanie jest w Busku, prawda? Tam jest świętego Leonarda, a to wezwanie świętego Leonarda to zawsze się wiązało jednak ze wczesnym średniowieczem, prawda? Tu święta Zofia to z kolei tak bizantyńsko trochę to wezwanie znaczy. Dobrze, a więc proszę Państwa, no sami Państwo widzicie, że to jest raczej taki przegląd ze wskazaniem, że może warto byłoby tam zajrzeć do tych obiektów. To proszę Państwa, ja bym jeszcze może chciał kilka też refleksji takich tutaj Państwu przekazać o ważniejszych pomnikach, żebyśmy tak może na niektóre zaczęli zwracać uwagę. Bo znamy je, ale tak nie zawsze może doceniamy ich ważność. Ja tu taką zrobiłem cezurę czasową 18-20, ale z tym 18 to tak za dużo nie będzie. I tu też chciałem tak pokazać te pomniki ze wskazaniem na problemy styloznawcze. Bo ja tu staram się zwykle Państwu też zwracać uwagę na szczegóły, żebyśmy się przyglądali szczegółom przy obiektach, bo wtedy nam to pomoże jakoś nam zająć stanowisko odnośnie właśnie kwestii styloznawczych, określić ten styl, a jak określamy styl, no to możemy też w czasie to wszystko usytuować. I też warto, żebyśmy, bo dzisiaj na to też zwrócimy uwagę, żebyśmy odróżniali styl od neostyli, prawda? Bo XIX wiek będzie obfitował, wiadomo, w tak zwane neostyle, prawda?
czyli w ten taki historyzm bądź w eklektyzm, prawda, gdzie będziemy spotykali w XIX wieku coś, co ma cechy gotyckie, prawda? Przecież nie jest gotyckie. Jeden z moich nauczycieli akademickich, jeden z profesorów mi mówił, że się spotkał właśnie w czasie jakiejś dyskusji na konferencji o gotyku i neogotyku, prawda? I bardzo to mądre zdanie, bo kościół gotycki i kościół neogotycki, prawda? Jakie tu są dwie różne postawy? I ten pogląd tego profesora polegał na tym, że on mówi, że gotyk, kościoły gotyckie wznosili ludzie, którzy mieli przekonania, a kościoły neogotyckie wznosili ludzie, którzy mieli poglądy. O. To daje do myślenia, prawda? Że gotyk, no średniowiecze, prawda? Od XII wieku mówimy do tam XV gotyku, że to wznosili ludzie, którzy mieli przekonania, prawda? No a wiek XIX, to już po oświeceniu, to te kościoły wznosili ludzie, którzy mieli poglądy, prawda? O, i proszę Państwa, tak chronologicznie, nie wszystkie oczywiście przykłady, bo ja te nasze spotkania to też czasami często uzupełniam o różne jeszcze dodatkowe materiały, ale tak, ponieważ no, znamy to miejsce, bywamy tam, także warto na to zwrócić uwagę. To są, jak Państwo widzicie, rysunki, ale ja już tu kiedyś wspominałem, że warto może zainteresować się takimi albumami. One są dostępne chyba w księgarniach jeszcze. Rysunki wykonał taki pan doktor Wróbel, architekt, doktor architektury z naszej Politechniki, a tekst pisał profesor nieżyjący już Leszek Adamczyk. To są zabytki Kielc w rysunkach Wróbla, Tomasza bodajże. I właśnie ta figura, proszę Państwa, świętego Józefa, którą obserwujemy przy wejściu na cmentarz stary, prawda? Tu zaraz po prawej stronie, jak wchodzimy przy skrzyżowaniu i obok jest tam cmentarz partyzancki, prawda? Także wyobraźmy sobie, że to kiedyś było przy drodze, prawda? To była figura przydrożna. I tu jeszcze ta data, proszę Państwa, i właśnie te niektóre szczegóły architektoniczne, bo one jakby odwołują się do rozwiązań barokowych, które obserwowaliśmy no, przy okazji okien, przy okazji portali, prawda? Jak pokazywałem Państwu na przykład portale katedralne, czy zwracałem uwagę na okna przy Pałacu Biskupim, to mieliśmy tutaj tego typu. No tu jest ta z taką arkadką, to już jest właśnie sprawa późniejsza, bardziej w stronę rokoka idąca. A więc taka przydrożna, wczesna, jedna z najwcześniejszych. No i proszę Państwa, ten neogotyk to chyba tego jest najwięcej. Można by zapytać, dlaczego neogotyk tak się dobrze przyjmuje, prawda, z tych wszystkich styli w XIX wieku, z tych neostyli, prawda? Przecież to jest styl średniowieczny, który rozwija się zaraz po romanizmie. Dlaczego nie neoromanizm, tylko neogotyk? Ale na przykład jakbyście Państwo przyjrzeli się XIX-wiecznym zabytkom w Poznaniu, to tam z kolei dominuje neoromanizm, prawda? Budynki uniwersytetu, tam ten zamek XIX-wieczny, to są neoromańskie rozwiązania, prawda? A tutaj na przykład w Małopolsce widzimy więcej
więcej neogotyku. Prawda? Zresztą to też można by w Europie tak się zastanowić nad budynkami parlamentu. Budynek parlamentu londyńskiego, angielskiego, czy budynek parlamentu węgierskiego. Są świetne budowle neogotyckie, prawda? Neogotyk. No, to może jest też taki wyraz właśnie postawy chrześcijańskiej, neogotyk, prawda? Bo to jest jakby takie bardzo uduchowienie tej architektury, to wznoszenie, strzelistość ku niebu i tak dalej. Także to przenosi się też na małe formy architektoniczne, prawda? I zobaczcie Państwo, że nagrobki mają formę architektoniczną, prawda? Tworzone są przez właśnie te wszystkie detale z tak zwanymi mazwerkami, wimpergami, strzelistymi formami, na które składają się te tak zwane pinakle, kwiatony i tak dalej. Także warto, żebyśmy na to też zwracali uwagę, na tę formę architektoniczną nagrobków. No i jeszcze właśnie też mamy to powtórzone w rysunku, przepraszam, Tadeusza Wróbla, Tadeusza, o, znakomitego rysownika. I na zdjęciu, i właśnie na fotografii. Także to jest też, proszę Państwa, taki nagrobek jest traktowany jako taki zespół architektoniczny, prawda? Jako niewielka forma architektoniczna, ale w kategorii zespołu. Ogrodzenie i właśnie mała architektura, prawda? Takie sanktuarium śmierci, no co zresztą też wywodzi się z dawnej sztuki, bo ja tu może kiedyś pokazywałem nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka, prawda? Który jest małą architekturą, bo jest to nagrobek baldachimowy, także ma właśnie też taki sens jakby sanktuarium śmierci, prawda? I to tego typu rozwiązania jakby przyświecają architektom. No i tak dalej. Można by tu kolejne przykłady przytoczyć, ale to już jest forma klasycystyczna, prawda? I świadczy o tym właśnie taka zgeometryzowana, regularna forma z tą charakterystyczną amforą antykizującą. Także to są takie dwie, można by powiedzieć, w XIX wieku linie stylistyczne. I to nawet widać na naszym starym cmentarzu. Neogotyk i właśnie ten neoklasycyzm, prawda? No to może właśnie takie myślenie, zresztą też kategoriami europejskimi, bo ich jest właśnie najwięcej. To samo tutaj z tym nagrobkiem, gdzie mamy z kolei właśnie taki trochę może nawiązujący niekiedy do jakichś judaistycznych też pomysłów z wielością tych amfor, prawda, i skojarzeń ze świecznikiem. No ale u nas skala tych naszych grobów jest taka skromna, ale nie wiem, czy na przykład, czy ktoś z Państwa widział może cmentarz żydowski w Łodzi, bo to jest przykład z kolei no, monumentalnej architektury. Tam nagrobki, to znaczy nagrobki, to trudno nazwać nagrobku, ale na przykład grobowiec rodziny Poznańskich, no to jest pałac, można by powiedzieć, na cmentarzu. No i tam można by tych przykładów pokazać wiele. Także to jest taki właśnie zespół architektury cmentarnej, można by powiedzieć, grobowej. U nas mamy trochę mniejszy wymiar. Chciałbym, żebyście Państwo może na ten nagrobek zwrócili uwagę, bo on jest chyba, można by powiedzieć, od strony estetycznej najbardziej wartościowy, najpiękniejszy, mówiąc wprost. To jest, jak wchodzimy tym wejściem przy parkingu, z tym takim zaokrągleniem na cmentarzu starym, to będzie pierwsza alejka i w lewo trzeba skręcić. I to jest nagrobek Józefa Meisla,
adwokata i jego żony Róży z rodziny poznańskich, ale nie ma jej w drzewie genealogicznym poznańskich tych złodzi. Ja tam kiedyś zacząłem się tym zajmować i tam krótki jakiś tekst kiedyś tam popełniłem. Bardzo słynny, powiedziałbym, nagrobek, choćby z tego powodu, że ten odlew wykonywał warsztat rodziny, słynnej odlewniczej rodziny Łopieńskich, a Łopieńscy mnóstwo robili realizacji na Powązki warszawskie, także tutaj mecenas Majzel zadbał o to, żeby ten wizerunek jego żony był w wykonaniu najznakomitszym. Także to jest postać siedząca, co też rzadko się zdarza na nagrobkach, właśnie w takiej pozie, powiedziałbym, zmysłowej trochę nawet, chciałoby się powiedzieć, jak tak się przyjrzymy detalom, bo warto tam podejść i pooglądać te wszystkie partie tutaj. Ja mam chyba jeszcze jakieś zdjęcia o zbliżenia. Także to jest bardzo atrakcyjna kobieta i ten jej wizerunek też jest tak podany zmysłowo. Utrzymany jest w stylistyce secesyjnej, prawda? Bo właśnie w okresie secesji, a więc ten przełom XIX i XX wieku, to był czas takiego też, proszę Państwa, zwrotu w stronę wyobrażeń kobiety, ale kobiety zmysłowej, prawda? Często tak zwanej femme fatale, prawda? Bo to był okres modernizmu i w literaturze ten aspekt był brany. I właśnie to wyobrażenie tej Róży Majzlowej trochę tak może przypominać niektóre dzieła secesyjne, na przykład słynnego plakacisty czeskiego Alfonsa Muchy, czy niektóre prace Augusta Rodena, żyjącego na przełomie też tego czasu. Także to warto to zobaczyć z bliska. Poza tym, proszę Państwa, bardzo ciekawe, oto są niektóre detale jeszcze właśnie tego nagrobka. I warto może jeszcze zwrócić uwagę na te partie, bo na tym nagrobku nie ma krzyża na przykład. Znaczy, może nie do końca. Tu jest taki krzyż, który można by nazwać kosmicznym, bo on jest czteroramienny. To jest typ grecki, ale z rozszerzonymi ramionami na końcu i wpisany w koło. Prawda? Także to też jest zastanawiające, czy taką symbolikę może mieć. Jakąś taką wprost chrześcijańską. Natomiast tu jest takie wyobrażenie jakby gwieździstego nieba, prawda? Takie rzeźbiarskie. Tam zachęcam Państwa do odwiedzenia tego. Łatwo go zauważyć, bo on jest przy alejce. Także z naszych tutaj tych nagrobków na Starym Cmentarzu, to chyba jest najwybitniejszy w sensie artystycznym nagrobek i możemy mówić wtedy o secesji, prawda? Przynajmniej to wyobrażenie Róży Majzlowej jest secesyjne. Ze źródłami jest problem, bo ja też próbowałem znaleźć na przykład archiwalia dotyczące kieleckich adwokatów. No i był problem z tym Józefem Majzlem. Owszem, on występuje, był taki adwokat Józef Majzel w Kielcach, ale co to się stało z tą jego piękną żoną, która zmarła w młodym wieku? No, także nadal jest to wielka tajemnica. Także zachęcam do obejrzenia Róży Majzlowej. A tę sygnaturę to ja znalazłem gdzieś tam, prawda, z tych braci Łopieńskich, słynna pracownia odlewnicza.
No tak dla przypomnienia, proszę Państwa, jeszcze właśnie ten nasz pomnik Staszica. Bo zwróćcie Państwo uwagę na stylistyczne sprawy. Jeszcze o 908, róża majzlowa. O, i tutaj 906. I też jakbyśmy sobie chcieli zadać pytanie o styl, prawda? O styl, prawda? Idziemy z rodziną, ze znajomymi i styl. Jaki tu byłby styl? Co możemy wtedy powiedzieć o stylu? Bo róża majzlowa, widzieliśmy, siedzi sobie w pozie, powiedziałbym, zmysłowej, bardzo kobieca. A tu jakbyśmy jedno słowo, to... Zaczynamy, proszę Państwa, od tego. No bo to jest najważniejsze, prawda? To jest najważniejsze. Po pierwsze, prawda? Rzymski tors, rzymski klasycyzm. Klasycyzm, no bo to neoklasycyzm właściwie, prawda? A więc nawiązanie do antyku, to po pierwsze, prawda? Wykorzystanie tego rzymskiego torsu. To jest, proszę Państwa, echo nawet jeszcze kręgu mecenatu Stanisława Augusta Poniatowskiego, bo wokół niego, wiadomo, był zespół artystów, był taki słynny Andrzej Lebrun, który dla króla wykonał poczet słynnych Polaków i to były wszystko właśnie tego typu popiersia. Prawda, to na Zamku Królewskim możemy oglądać tę kolekcję Lebruna ze słynnymi Polakami. To jest ta konwencja, prawda? Także jak widzimy tego typu popiersie, no to dawna proweniencja to jest antyk oczywiście, a już te typowe takie popiersia XVIII-XIX wiek to właśnie charakterystyczne na cokole popiersie Staszica. Prawda? I poza tym, proszę Państwa, no cała ta forma architektoniczna, no to przecież to jest łuk, prawda? To jest oparte o konwencję łuku. Właśnie z takimi detalami, tymi wolutami, które znamy przecież już z dawnych styli i to i w renesansie się pojawiało i w baroku, ale generalnie łuk właśnie ten taki cokół z taką piramidalną iglicą. Także to byłyby te kwestie stylistyczne. I proszę Państwa, no tutaj chciałbym Wam zwrócić uwagę na pewne problemy, które może byśmy właśnie sobie porównali ten pomnik z pomnikiem krakowskim. Bo wiecie Państwo, że jest też czwórka w Krakowie. Widział ktoś z Państwa na ulicy Retoryka bodajże. O. Może, o, proszę zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę na ulicy Retoryka. Ulica Retoryka to jest, jak może Państwo wiecie, gdzie jest w Krakowie gmach główny Muzeum Narodowego, Hotel Krakowia naprzeciwko. No to jak idziemy później stamtąd w stronę rynku, to przechodzimy na drugą stronę, wchodzimy w taką ulicę Retoryka. I gdzieś, ja wiem, po 100 metrach, po lewej stronie, jak cały czas w stronę rynku idąc, widzimy taki placyk i tam jest oczywiście Piłsudski. No i przy Piłsudskim czwórka. Pan Czesław Dźwigaj. No i to jest nasza czwórka z Kielc, ta z epoki. No i to co oglądamy. Zobaczcie Państwo, jak to jest z perspektywą, jak to jest z oglądaniem pomnika, który jest na cokole. I generalnie to są postacie no, naturalnej wielkości, ale wiadomo, przy pomniku to musi być troszeczkę tam wyolbrzymienie. Także to są postacie do oglądania z pewnej wysokości. Prawda? I my wtedy mamy ten ład, tę harmonię, prawda? Łapiemy proporcje.
To jest też, proszę Państwa, widzenie artysty, bo artysta, wyobraźcie sobie Państwo, portal romański. Ja to kiedyś o tym chyba mówiłem. Portal romański. Najczęściej portale w kościołach romańskich miały tak zwany tympanon i na tym tympanonie były wyobrażenia rozmaitych scen religijnych, prawda? I wiadomo, że w tympanonach, że w rzeźbie romańskiej jest deformacja, świadoma deformacja, ale wiadomo, że ten portal jest gdzieś tam wysoko i odbiorca, jak patrzy z dołu na to wszystko, to to wszystko, że tak powiem, ma ład, ma proporcje, ma pewien porządek. Natomiast gdyby ten odbiorca zobaczył ten portal blisko, na wysokości oczu, to wszystko wtedy, te proporcje się zaczynają walić. I tu jest podobne założenie, że artysta, rzeźbiarz musi sobie wyobrazić, jak to będzie optycznie wyglądało na wysokości, prawda? Jaki to będzie odbiór. Natomiast tutaj, proszę Państwa, ja to oglądałem tak, no, z bliska i to niedobrze wygląda. No i tak dla przypomnienia, proszę Państwa, to jest właśnie takie, można dyskutować o pomnikach, prawda? I należy dyskutować o pomnikach i należy zabierać głos. Co tu dużo mówić, bo to jest nasze otoczenie i powinniśmy o tym pamiętać. Bo zauważcie Państwo, mieliśmy Staszica w parku. Prawda? I zobaczcie Państwo, że no, Staszic w parku jest malutkim zespołem architektonicznym. Prawda? Ma tę formę architektoniczną, jest takim przytulnym miejscem jakby. Prawda? I mamy jakąś tam sympatię do tego miejsca. A to ten pomnik wszedł do obiegu i on dotyczy głowy. Prawda? Bo ja pamiętam z czasów dzieciństwa, jak ktoś mówi, że ty to masz głowę jak Żeromski w parku, prawda? Czy ty masz głowę taką jak Żeromski w parku? No, no i to już poszło, prawda? Bo coś tu jest nie tak chyba, prawda? I powinniśmy też zabierać głos na ten temat, prawda? Bo i można by się nad tym cokolwiek zastanowić, czy to tak, czy jedno do drugiego pasuje, czy nie. Ale jak patrzymy na Staszica, no to wszystko jest pięknie skomponowane. Prawda? Czujemy tę proporcję, perspektywę czujemy, prawda? A tu jest już dyskusja. Także ja nie tylko tu omawiam, proszę Państwa, ale też wskazuję, żebyśmy podchodzili krytycznie do spraw, które nas otaczają. No i z tym pomnikiem też różnie jest oceniany pomnik Armii Krajowej Wincentego Kućmy. No. Często jest tak, że no wszyscy pamiętamy, co tam było wcześniej, prawda? Bo no, jakbyśmy sięgnęli jeszcze do czasów do XIX wieku, no to wiadomo, że tam po powstaniu styczniowym wybudowano cerkiew, prawda? I stała cerkiew przecież. Natychmiast po odzyskaniu niepodległości cerkiew została rozebrana, prawda? I plac był pusty do 1945 czy 1946 roku, prawda? Zaraz po wyzwoleniu, po II wojnie, wzniesiono pomnik ku czci żołnierzy radzieckich i ja się tam bawiłem na tym pomniku, bo tam były armaty i tam jak był ten pomnik, to tam wciąż mamy z dziećmi przychodziły, bo chłopcy szli na armaty, prawda? I ja też to pamiętam. Potem ten pomnik oczywiście po 1989 roku został rozebrany. No i długo było puste miejsce i właśnie był konkurs. Zresztą tam brałem też udział jako juror i zdecydowaliśmy, że właśnie profesor Wincenty Kućma z Krakowa będzie realizował. I długo, długo ten pomnik nie miał tego kontekstu zgodnego z projektem. I dopiero niedawno cały plac został wykończony. Też zostało dostosowane do projektu oświetlenie. Tam wycinka niektórych gałęzi drzew też musiała być zrobiona, także on został już kompletnie skończony. A to jest właśnie autor.
No i jak jesteśmy w regionie, to niedawno właśnie profesor zaprojektował właśnie ten pomnik Miechowity, zasłużonego niesamowicie intelektualisty dla bożogrobców miechowskich. On ma właśnie taką skłonność do tej powściągliwości formy. Kućma postacie deformuje świadomie. Ja mu nawet też tak mówiłem, że on to tak... Zresztą on tego nie ukrywa, że on inspiruje się sztuką wczesnego średniowiecza, romańską i także bizantyńską. A wiecie Państwo, bizantyńskie ikony czy romańskie rzeźby to jest ta deformacja, świadoma deformacja, która ma iść w stronę nie piękna estetycznego, tylko próby właśnie takiego uduchowienia, takiego usakralizowania trochę postaci, prawda? Bo to jest właśnie ta postawa, która istnieje wśród artystów bizantyńskich i we wczesnym średniowieczu, kiedy się odchodzi od tego idealnego piękna, które niósł antyk, prawda? Bo do chrześcijaństwa wchodzi sztuka, która powinna być kontemplowana, prawda? A powinien być jakby odsunięty na dalszy plan ten pierwiastek tego piękna estetycznego, prawda? Piękna ciała, proporcji, harmonii i tak dalej. Natomiast sugerowanie jakichś pierwiastków no, duchowych, metafizycznych, prawda? Jakiejś kontemplacji, prawda? Nie tylko tego, och, jakie piękne ciało, jakie piękne proporcje, prawda? A może tam jest piękno ducha, prawda? I może właśnie to w tym kierunku trzeba by iść. I to tak w sztuce, proszę Państwa, jest, że może, żeby ten pierwiastek jakiś duchowy pokazać, to trzeba trochę zachwiać proporcjami, prawda? I tak ukierunkować widza może na tę ekspresję twarzy, czy jakieś takie uproszczenie anatomii i tak dalej. No i u niego jest właśnie taka właśnie ta ekspresja. No ja trochę napisałem tekstu o wyobrażeniach Chrystusa u Kućmy, prawda? On na przykład zrobił taki jeden krucyfiks do jednego z kościołów pod Krakowem, gdzie ten korpus Chrystusa ukrzyżowanego jest zrobiony z blachy spawanej. I te spawy są zostawione. Prawda? I dopiero widać istotę tego męczeństwa. Prawda? Bo tam jest wiadomo, w krucyfiksach są te korpusy Chrystusa różnie pokazane jest to. To ciało zdestruowane, a tu jak widzimy płaty blachy spawane, nieoszlifowane, tam jest ta kanciastość, ta ostrość, no to kapitalnie. Zresztą on zrobił taki pomnik Poczty Polskiej w Gdańsku i to jest też blacha spolerowana, taka błyszcząca, srebrna, spawana, a to jest pomnik, kiedy podnosi się taka nikę właśnie, taka zdestruowana, a obok są takie blaszane jakby wokół fragmenty blachy unoszącej się. I to są te, to tak jakby bomba wpadła do wielkiego jakiegoś pojemnika z listami. Prawda? I to wszystko. I to jest taki pomnik właśnie, pomnik powstańców Poczty Gdańskiej. Prawda? Ta nikę gdzieś tak próbująca ulecieć, ale te listy wokół, prawda, takie. No to zresztą świetne jego niektóre pomysły, także... O, i to przy okazji właśnie, jak już... To jest ten pomnik w Warszawie Kućmy Powstańców. No to jest 89 rok, także tam była awantura niesamowita. Jak to z pomnikami, prawda? Jak sobie przypomnimy pomnik Chopina, jak powstawał w Warszawie, jak powstawał pomnik Mickiewicza na rynku w Krakowie, to są książki na ten temat. Prawda? Jakie były polemiki. Także proszę Państwa, z pomnikami to wiadomo jak będzie. Prawda? Wiadomo jak będzie. Wiadomo co się dzieje z jednym pomnikiem dzisiaj w Warszawie. Prawda? Ile to lat jeszcze będzie trwało. Nawet jak powstanie, to też będzie. O, właśnie to jest ta poczta. Bo to jest Kućma z Kieleczyzną związany, także zapomniałem, że ją mam tą pocztę. No, a więc to jest ta nikę, prawda? I te formy, prawda, spawane,
z tej blachy błyszczącej, to są też właśnie tymi takim sugerowaniem tych rozproszonych listów. Gustaw Zemła, prawda? Znana, bardzo ważna postać, bo proszę Państwa, może to znamy, ale zobaczmy, co to. O, to jest ten słynny Zemła w Katowicach. To jest ten profesor, emerytowany profesor Akademii Warszawskiej, autor właśnie powstańców, pomnika powstańców śląskich, bo to są trzy skrzydła, trzy powstania, prawda? I wracamy do Zemły Kieleckiego. No, koncepcja, można by powiedzieć, tradycyjna bardzo. Postać siedząca na tle kolumny. Można by analogii, proszę Państwa, przywołać ilości ogromne. Także, no, jeszcze, jak to w Kielcach się mówi, pomnik Quo Vadisa, słyszałem taki. Pomnik, i to mi jeden student, pomnik Quo Vadisa, tak, pomnik Quo Vadisa. No bo zobaczcie Państwo, no, jest tekst, no, pomnik Quo Vadisa, tak. No. I żeby Państwu jeszcze tak tutaj przywołać niektóre cytaty. No, postać siedząca czy stojąca, kolumna czy nie kolumna. Proszę bardzo, we Lwowie. Bywamy czasami we Lwowie i pomnik naszego wieszcza. Oczywiście tekst na szczęście zachowany po polsku. Kolumna, postać. Prawda? Stojąca, siedząca, także no. Skoro tak, to tak. No. Mamy prawo też zabierać głos. To jest też, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważna, myślę, realizacja. Choćby dlatego, że profesor Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, no tutaj dzięki tutaj inicjatywie miasta mógł trafić do Kielc. I proszę Państwa, dla Adama Myjaka to rzeźba jest taką sztuką, gdzie można wprowadzić kolor, co jest może paradoksalne, prawda? Ten pomnik może nie jest najlepszym przykładem i najlepszym sposobem, żeby wprowadzać kolor, ale Myjak, robiąc głowy, bo on ma cały taki słynny cykl głowy ludzkie, to do głów wprowadza właśnie kolor, ale poprzez to, że na przykład jeżeli to są brązy, to kolor można uzyskać poprzez spolerowanie, albo poprzez spatynowanie, albo jeszcze poprzez właśnie dodatkowe chemiczne zabiegi, gdzie w rzeźbie uzyskuje się właśnie kwestie kolorystyczne. A jeszcze jak się to odpowiednio oświetli, no to rzeźba staje się i malarska, i światłocieniowa, prawda? Także o Adamie Myjaku można mówić, że to jest taki najwybitniejszy malarz wśród rzeźbiarzy, prawda? Bo on te malarskie cechy potrafi tam przenieść. I jak przyjrzycie się Państwo temu pomnikowi z bliska, to proszę na to zwrócić uwagę, bo tu się zderzają takie kwestie właśnie poleru z kolorem materiału, prawda? On właśnie stara się wyeksponować te kwestie. No i poza tym też, no, tu możemy się zastanowić, jak to pokazać? Jak pokazać taki dramat, prawda? Tą w sumie katastrofę lotniczą, ale zbrodnię zarazem, prawda? No, także tu jest to sugerowanie, ale właśnie artystycznie, z artystycznym tym przekazem. A to znacie Państwo? Gdzie to jest? Przy wieży. O. Właśnie, przy wieży sztuki. To nasz kolega wspólny, Arkadiusz Latos. Także, bo zobaczcie Państwo, to jest też dosyć ważna sprawa.
bo tutaj chodzi o to, że to jest rzeźba w przestrzeni miejskiej. To nie jest pomnik, prawda? Czyli no, tu już właśnie pan Latos ma takie pomysły, żeby wprowadzać figuratywną taką rzeźbę, a on sam ma pomysły właśnie takie trochę dowcipne, prawda? Wprawdzie to idzie w parze z jego tam pomysłami jeszcze organizacyjnymi, no ale ja widziałem za granicą sporo właśnie takich rzeźb w przestrzeni miejskiej, które są dowcipami na przykład, prawda? Albo jakimiś anegdotami literackimi, że to nie jest wzniosły pomnik, tylko przypomnienie jakiejś postaci literackiej na przykład, która się kojarzy sympatycznie, przyjemnie i tak dalej. I właśnie przestrzeń miejska też powinna chyba być takimi akcentami tutaj przywoływana. No a poza tym on jeszcze działa dydaktycznie, bo ubrał tego wizjonera w stroje przypominające barokowe elementy ubioru zarówno hiszpańskiego, jak i z północnej Europy, bo tu jest i taka słynna kryza i jak spojrzymy na spodnie tego wizjonera, to są te tak zwane ringrafy używane w epoce baroku. Także tam jest ta dbałość stylistyczna o minioną epokę. Ja kiedyś podobną rzeźbę znalazłem na Malcie i sfotografowałem i wysłałem autorowi MMS-a, żeby sobie porównał, bo to bardzo podobne myślenie było, ale to też nie była rzeźba konkretna, tylko właśnie taka w przestrzeni miejskiej, taki trochę dowcip, prawda? I dobrze, żeby tego typu inicjatywy, o, tu jeszcze autor się z rzeźbą sfotografował, to chyba moje jakieś pomysły. No, także proszę Państwa, takim wizjonerskim pomysłem byśmy może na dzisiaj zakończyli. Także jak Państwo widzicie, ja to tak próbuję może wskazywać na niektóre sprawy, nie zagłębiać się tutaj w wielką naukę, tylko żeby może bardziej tak popularyzować i zachęcać do patrzenia, prawda, i do oceniania, prawda, bo to z tego też może być taka najzwyklejsza ludzka przyjemność. No. Dobrze, to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję.